Tędy, demonie! Którą mi obiecano. Dalej! Niech Regala powróci w pokoju do cyklu. Błagam. Ona nie dbała o pomoc. Przynajmniej zginęła na własnych warunkach. Nie była marionetką. W zapomnieniu wszyscy są. No, nieźle. Jesteś pewien, że nie jesteś Zenitą? Aloy, było gorąco, ale Kotala doprowadził mnie do węzła sieci. Próbuję wejść. Nie odpuszczać. Prawie jesteśmy w wieży. Wiemy, kto robi to całe zamieszanie. Pupilka Tildy. Silence! Idą Zenici! Zdejmiesz ich osłonę, proszę! Już się robi. Stój w miejscu. No bez sensu! Nie możesz nas zranić. Rozum. Jesteście robactwem, które przypełzło do naszej piwnicy. Silence! Jeszcze chwilka. Może cię oszczędzę, jeśli wydasz Tildę. Chyba można też stwierdzić, że zrezygnowała ze swojego miejsca na stałe. A, jest. Nie? Nic. Dobrze. Dobra, ludzie. Odpalać! Czy mamy się was bać? Nie mamy dużo czasu, nim przygotuje prom do startu. Jak to zrobi, będzie mógł wziąć Betę i Gaję na orbitę i na Odyseję, poza nasz zasięg. Musimy przejść tędy? Nie widzę innej możliwości. To wytniemy sobie drogę! Gotowi?
muszę dostać się na szczyt wieży, a potem uwolnić Betę. Aloy, u nas! Gień, maszynowe ścierwo! Wybacz, u nas wszystko gra, o ile Alba się pośpieszy. Już prawie weszłam do sieci! Zróbcie, co możecie! Dobrze, winda. Obiecujące. No! Niedokończone pachunki, dziewczynko. Nawet nie potrzebuję tarczy, by cię zabić. Wierz mi, pożałujesz, że jej nie masz. Już prawie padł. Prawie zapomniałem, jak to jest czuć ból. To dopiero zabawa. Co? Wszystko gra? Z czasem. Będzie. Ruszaj. Ratuj siostrę. Dołączę do reszty i sprawdzę, czy wszyscy są cali. Pojadę windą. Maszyna nie widma.
Aloy, Gerard uruchomił procedurę samozniszczenia macierzy drukarkowej. On przejmuje kontrolę nad systemami. Łącznie z windą? Niestety tak. Ograniczył dostęp do szczytu. Musisz się chyba wspinać. Muszę iść. Prawie go mam. Wszystko dobrze? Słuchaj, wiem, że wiele przeszłaś, ale pomóż mi wejść do sieci Zenitów. Muszę przejrzeć dane, dowiedzieć się czegoś na temat Nemesis. Dobra. To tam. Systemy padły w całej bazie, ale powinnam móc to znaleźć. Tak, Nemesis. Tutaj. Coś w przestrzeni kosmicznej. Podąża za Zenitami na Ziemię. Patrz. Wektory ucieczki. Alfa próbowała mnie ostrzec. Zenici nie chcieli tu zostać. Jest jakaś maszyna.
albo cały ról. Odczyt energii jest nadzwyczajny. Aloy, nie sądzę, żeby to katastrofa zniszczyła kolonię na Syriuszu. To było to. Ziemia nie jest celem drugą. Stacją przesiadką. Wciąż uciekaj. Widzę, że nie próżnowałaś. A ty kłamałaś. Nemezis, co to jest? To my. Umysły odległego zenitu. Albo raczej nędzne kopie. Część z nas, mieszkańców kolonii, nie zadowalała fizyczna nieśmiertelność. Chcieli oderwania od swoich ciał. Wgrywania umysłu w różne formy. Organiczne, mechaniczne. Nemezis była nieudanym eksperymentem. Porzuconym, ale nie wymazanym. Ogromna baza naszych wspomnień, emocji i uprzedzeń leżała i gniła. I to zniszczyło kolonię? Nie wiedzieliśmy, że zyskała świadomość, póki się nie wyrwała. Wykorzystała nasze wspomnienia, zabezpieczenia, specyfikacje sprzętu, kody sterowania. Nim się obejrzeliśmy, zhakowała wszystko. Następnie zabrała się za drukarnię, co pozwoliło jej przybrać formę dowolnej maszyny, aby nas zniszczyć. Ale czemu? Wyobraź sobie bycie więzionym przez całe dekady, mając za towarzyszy jedynie cienie megalomanów. Nienawidzi nas za porzucenie jej w tym więzieniu. A skoro jest wolna, zrobi wszystko, by nas zniszczyć. Nawet pozbawiając nas bezpiecznej przystani na Ziemi. Sygnał wymarcia, który obudził Hadesa. Nie wysłaliście go. To była Nemezis. W końcu to zrozumiałaś. Kiedy jej się nie udało, wyruszyła z Syriusza, by dokończyć robotę. Dlatego musimy uciekać na losową planetę przy losowej gwieździe, tam, gdzie nigdy nas nie znajdzie. Z Gają, żebyście mogli stworzyć nowy świat. Taki jest plan. Nieustannie. Ziemia przepadła, Aloy. Nemezis wybije całe życie, by odebrać nam szansę na dom. Ale marzenie Lis nie umrze. Dlatego polecisz ze mną. Z Gają stworzymy nowy świat. Wspólnie. Tam, gdzie to monstrum nas nigdy nie znajdzie. Co? Nie. Kochałam Elizabeth. Bardziej niż kogokolwiek. A mimo to pozwoliłam jej umrzeć z resztą ludzkości. To błąd, którego żałowałam przez 1000 lat. A teraz znów przede mną stoi. Nie jakaś podrzędna kopia, ale najlepsza możliwa wersja. Dlatego nie proszę. Masz ze mną lecieć. Rozumiem twój gniew, ale za jakiś czas mi wybaczysz. Nie zmusisz mnie, Tildo. Twoja tarcza nie działa. Mam coś lepszego. Widmo Prime, do mnie. Kryj się! Do drzwi! Oddaj się, Aloy! Nie możesz wygrać! Już dobrze słyszałam. Ja wytrzymam! Ty? Nie! Przebić przez pancerz. Oh,
musimy odejść razem! Chciała cię porwać? I powiedziała ci o Nemezis. A więc cały czas wiedziałaś. Tak, od Hadesa. Razem z informacją, jak obejść osłony Zenitów. Wszystko, co zrobiłem, tworząc armię, było oparte o tę wiedzę. By dotrzeć tutaj, do tej chwili. Nie mogłeś po prostu powiedzieć? Ależ, droga Aloy. Ty ostatnia działałabyś rozsądnie w obliczu braku szans. Dowiadując się o Nemezis, ujrzałem pionki na planszy i drogę zwycięstwa. W tej samej chwili poznałem, że to jest gra, w którą byś nie zagrała. Że próbowałabyś uratować ten aktów. Miałem rację, do czasu. Pokrzyżowałaś mi plany i zrealizowałaś własne. Rezultat jest taki sam. Jesteśmy tu. A teraz pora na to, bym opuścił tę przeklętą planetę, by przejąć Odyseję oraz dane Apolla i zacząć nowy rozdział pogoni za wiedzą, nieograniczonych możliwości. Jak chcesz, możesz iść ze mną. Zasłużyłaś na miejsce. Nie jestem jak Tilda. Zapraszam cię grzecznie. Czyli po prostu odejdziesz? I zostawisz to wszystko? Zostań. Pomóż mi z tym walczyć. Tilda chyba nie przedstawiła zagrożenia dokładnie. Nemezis nie da się pokonać. Zniszczyła nowoczesną kolonię Zenitów w kilka godzin. Jaką nadzieję ma prymitywna Ziemia? Skoro sprowadziłaś Gaję, nie porzucisz życia, lecz zasiejesz ziarno nowego świata. Tak samo jak Elizabeth. Dokonała tego wyboru. Poświęciła wszystko dla tego, co miała nadzieję, że powstanie. Gdyby była tu na twoim miejscu, wsiadłaby do tego promu, Aloy. Tu jest. Jest cała? Wciąż na nogach. Dzięki dziesiątce. Żegnaj, Silence. Wygląda na całą. Chyba wygrała. Jak zwykle. Aloy. Udało ci się. A ten gdzie leci? Tak daleko, jak tylko się da. Aha. Na pewno? Zostajesz. Chwilowo. Będziecie potrzebować każdej możliwej pomocy. Ktoś jeszcze chce się napić? Nie, jeśli to twoje piwo. Wystarczy mi drzemka.
Doskonały pomysł. Oby to naprawdę był koniec. Została ostatnia bitwa, Elizabeth. Zupełnie inna od twoich. Nie chodzi już o nadzieję na stworzenie nowego świata. Tylko o zachowanie naszego. Moi przyjaciele mają zadanie. Informować i prosić o pomoc. Zapalili się do tego. Pewnie dlatego, że zawsze wiedzieli to, co ja zaczynam pojmować. Że ludzie tego świata mają siłę stoczyć każdą bitwę. Inteligencję, by rozwiązać problem. Odwagę, by sprostać każdej przeszkodzie. I odporność, by powstać po każdej klęsce. Natomiast ja przyznam, że się boję. To, co nas czeka, będzie naszym najtrudniejszym wyzwaniem dotąd. Ale mogę stłumić ten strach. Ponieważ po raz pierwszy w życiu nie jestem sama.